Czuwaj, jest ze mną Aleksandra Magda, czyli członkini Komendy Wędrowniczej Watry do spraw programu. Druhno Magdo. Druhno Olu. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo maili. Pamięta druhna, ile maili poszło? Nie, chyba nigdy nie próbowałam nawet tego liczyć. Nie było czasu. W zakresie osoby, zespołu odpowiedzialnego za program Wędrowniczej Watry leżała gestia konspektów zajęć, tak? Na czym polegało to całe zadanie? No, cały proces polegał na tym, że patrole wybierały z listy dostępnych tematów obszary w odniesieniu do których chciałyby prowadzić zajęcia. Następnie na podstawie gotowego wzoru wysyłały konspekt swoich zajęć i potem następował proces konsultacji programowych, czyli staraliśmy się albo zwrócić uwagę na fantastyczne pomysły wędrowników, albo ewentualnie podpowiedzieć jakieś inne rozwiązania tych, które wydawały się takimi, nad którymi można jeszcze pracować, żeby zrobić zajęcia najlepszymi z najlepszych. Tak, warto wspomnieć, że to było wymaganie, żeby dostać się na Wędrowniczą Watrę, tak? Złożenie odpowiednich konspektów zajęć. A czy zdarzyło się, że ktoś nie dostał się na Watrę, ponieważ nie przyłożył się do konspektów, czy przepuszczaliśmy wszystkich? Były patrole, które same rezygnowały w trakcie konsultacji programowych, bo uznawały, że wymagania są takie, że to nie jest dla nich, że spróbują za rok. Były patrole, które nie wywiązały się w ogóle jakby z obowiązku wysłania tych konspektów w terminie. Natomiast czy były patrole, które dostały informację odmowną? Wydaje mi się, że nie, że staraliśmy się do ostatniej kropli pracować nad tym, żeby jednak te zajęcia były zajęciami na wędrowniczym poziomie. Tak, o doskonałej pracy tego zespołu świadczą zajęcia, które odbywają się teraz dookoła nas, w tej chwili na zlocie w 40 miejscach programowych. Mówiłaś o fantastycznych pomysłach wędrowników. Możesz przytoczyć jakieś super zajęcia, w których chętnie byś wzięła udział? Szczerze mówiąc, nie. Tak, przeczytałam naprawdę taką ilość konspektów i potem jeszcze zajęć eksperckich, że nie umiem wymyślić niczego tak z rękawa, natomiast mam poczucie, że program jest bardzo zróżnicowany i że jakby wędrownicy prowadzący zajęcia poruszają się w obszarach, które są dla nich komfortowe i których chcieliby przekazać coś innym wędrownikom. Mówią o rzeczach, w którym czują się dobrze i prezentują te rzeczy, więc myślę, że to jest ogromna wartość dodana do Wędrowniczej Watry. I mam szczerą nadzieję, że wszystkie te zajęcia, które dzieją się w miejscach programowych, są tymi, na których właśnie chcieliby być uczestnicy. Myślę, że też tak jest. To jest wszystko bardzo prawdziwe, co powiedziałaś. Taka perełka. Może zapamiętałaś coś z tych konspektów, co to jest warte przytoczenia przed kamerą? Nie wiem, czy mogę. Mam nadzieję, że patrol nie będzie miał mi tego za złe, ale moim ulubionym ćwiczeniem, które zaistniało w tych konspektach, było propozycja przekazywania sobie informacji telepatycznych. Myślę, że gdyby się to udało, to Nagroda Nobla przed wami. No, tego życzymy patrolowi, a ze mną była członkini Komendy Wędrowniczej Watry do spraw programu, druhna Aleksandra Magda. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.